Moim i Państwa gościem w studiu jest dziś profesor Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, trzy miejskie przychodnie, czyli Centrum Zaodrze i Śródmieście, funkcjonujące dotychczas jako osobne byty, połączyły się i będą działały, czy już działają od minionego tygodnia, jako jedna spółka. Co to oznacza? No, generalnie oczywiście, miejmy nadzieję, że dla pacjenta się będzie, nic się nie zmieni, zmieni się owszem, ale tylko jakość usług na wyższy. Natomiast generalnie oczywiście dla funkcjonowania tych dotychczas przychodni, no zmieni się jak gdyby też właściciel i pewna forma organizacyjna, bo jednak, że tak powiem, głównie zarządzającą taką funkcję będzie spełniał tutaj zarząd, czyli w porozumieniu trzech, można tak powiedzieć, przedstawicieli dotychczasowych przychodni będą po prostu zarządzać już wtedy całą spółką i pracą nas wszystkich. Czy takie zarządzanie będzie łatwiejsze niż to dotychczasowe? To znaczy oczywiście tak, mamy większy podmiot, w związku z tym trudniejsze, dlatego jest nasz co najmniej trójka, to tak mówiąc troszeczkę żartobliwie. Oczywiście generalnie w efekcie ma być efektywniejsze, skuteczniejsze, trudno powiedzieć czy łatwiejsze. Każdy z nas poświęca wystarczająco dużo czasu na pracę, jeśli chodzi o zarządzanie. Myślę, że jak połączyliśmy siły, to w efekcie będzie to skuteczniejsze i to jest dla nas najważniejsze. A co zmienia się dla pacjenta? Czy pacjenci odczują tę zmianę? Przede wszystkim no, dzisiaj staramy się utrzymać ten status quo dla pacjenta, żeby pacjenci też nie byli nagle zarzuceni jakąś całą gamą zmian, bo to jest po prostu niepotrzebne. Na razie trzeba też powprowadzać pewne rzeczy i tu dla na przykład ogromnym przedsięwzięciem informatycznym jest połączenie baz danych, które się właśnie odbywa. I z pełną świadomością wiedzieliśmy, że ten proces będzie trwał jakiś czas. Ten jakiś czas tutaj zapewniam Państwa, mówię o pacjentach, o mieszkańcach miasta Opola, to będzie trwało kilka dni, tak? I nie dało się tego zrobić inaczej, dlatego dla wszelkie jakieś takie trudności, bo to na tym to polega, to przepraszamy. Natomiast oczywiście lekarze są, przyjmują, nic się pod tym względem nie zmieniło, także tu prosimy tylko ewentualnie, że czasami trzeba coś poczekać, żeby się numer wyedytował, na przykład recepty, to czasami trzeba poczekać kilka chwil, także to są takie problemy bieżące. Natomiast oczywiście zamiarem tworzenia tej spółki było to, żeby w pewien sposób nie tylko poprawić, bo to poprawić to jest takie słowo, które samo w sobie tak naprawdę dla człowieka nic nie oznacza, poprawić to w jakich aspektach. No, wiemy, że największą bolączką dzisiejszej ochrony zdrowia jest przede wszystkim brak lekarzy, brak tego personelu bezpośredniego do pacjenta i to ktoś powie, no dobra, to co my tutaj takiego nowego wymyślimy? Wymyślimy, bo będziemy stanowić większy podmiot, który będzie miał jakby więcej do zaoferowania, jeśli chodzi o lekarzy, o miejsce pracy. Myślę też, co to znaczy więcej do zaoferowania. Tu nie chodzi o pieniądze, to chodzi przede wszystkim o jakość pracy. W tym sensie to nie znaczy, że jakość była zła do tej pory, tylko będziemy mogli na przykład zainwestować większe pieniądze w sprzęt diagnostyczny, czyli poprawimy tę jakość na przykład poprzez to, że tak w efekcie się zmniejszy liczba wizyt pacjentów. Dlaczego? Bo będą lepiej zdiagnozowani. Dlaczego? Bo lekarz będzie miał większy dostęp do nowoczesnej diagnostyki. Liczymy też na to, że jako większy podmiot będziemy mieli dużą taką łatwość, też łatwiej rozmawiać z jednym, a nie z trzema podmiotami, tak? Mam na myśli współpraca ze szpitalami, współpraca z Narodowym Funduszem, która i zresztą tu muszę podkreślić, że była super, szczególnie podczas tego procesu przekształcania. Bardzo nam tutaj opolski oddział bardzo nam pomógł w tym, bo to rzeczywiście to jest kwestia ludzi tutaj w tej całej sprawie. I mamy w tej chwili zebranych właśnie bardzo dobre trzy zespoły. I całe pierwsze nasze zadanie jest dobrze skoordynować, zapewnić im dobre warunki pracy, usprawnić oczywiście to, co na dzisiaj wiem, że pacjentów boli, to boli sam proces rejestracji. Oczywiście nie unikniemy kolejek, bo one po prostu są spowodowane tym, że na razie nie ma takiej ilości tych lekarzy. Też to jest związane oczywiście z poziomem refundacji, tak? No bo my też nie możemy zatrudnić nagle 20 nowych lekarzy, bo to nie tylko o to chodzi, że ich nie ma, ale też chodzi o to, że są ograniczone środki finansowe. Tu znowu się pojawia kolejny element, jeśli chodzi o różnicę w funkcjonowaniu dotychczasowych SPZOZ-ów w stosunku do spółki. Jest taka, że my będziemy mogli świadczyć usługi komercyjne, tak? I na przykład
To podajemy jako szczególny przykład. Będziemy świadczyć usługi komercyjne w zakresie medycyny sportowej. Czyli będziemy się starać pozyskać umowy z klubami sportowymi, z innymi podmiotami, które, dla których ważna jest właśnie kwestia diagnozowania, oceny wydolności sportowców. To będzie wszystko też działalność komercyjna, która na co pozwoli? No pozwoli właśnie na zatrudnienie kolejnego lekarza, czy też na zakup kolejnego diagnostycznego sprzętu. Jeżeli chodzi o pacjentów, dotychczas wyglądało to tak, że jesteśmy przypisani do jakiejś konkretnej przychodni i tam mamy wybranego lekarza, do którego zwykle się zgłaszamy. Czy teraz będziemy mogli korzystać także z usług innych lekarzy w innych przychodniach, czy nadal musimy się zwracać do tego konkretnego punktu, do którego dotychczas przychodziliśmy? Czyli oczywiście dla pacjenta zawsze było tak, że przypisywał się no, z jego punktu widzenia głównie do lekarza. Tak? No, oczywiście niektórzy też wybierali przychodnie, bo gdyby całokształt usług świadczonych był na takim, a nie innym poziomie i woleli w danej przychodni. To się nie zmieni. Pacjent dalej będzie inaczej. Ci pacjenci, którzy są dzisiaj przypisani do przychodni Śródmieście, czy Zaodrze, czy Centrum, dalej są u tych swoich lekarzy, dalej do tych placówek mają przychodzić, jeśli chodzi o lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast jeśli chodzi o specjalistów, na razie nic nie zmieniamy, jest dokładnie tak samo, natomiast będziemy starać się jak gdyby specjalizować, że tak powiem, że w danym budynku, czyli na przykład centrum będzie na pewno, to już myślę, że mogę na dzisiaj powiedzieć, tylko nie mówię, że to się zmieni dzisiaj, to się zmieni za jakiś czas, mam na myśli miesiąc, dwa, że będą tam w Zaodrzu na przykład będzie ta medycyna sportowa, bo ona też w jakimś tam aspekcie być może będzie ważna, że to jest w tym, a nie w innym punkcie, w jednym, tak? Na pewno jeszcze teraz jesteśmy na etapie ustalania, gdzie będzie kardiologia, bo mamy na tyle małą grupę lekarzy, kardiologów, że wystarczy nam w jednym miejscu. Do tej pory było tylko na Waryńskiego i być może właśnie pozostanie to na Śródmieściu, a może to rozszerzymy na przykład jeszcze o inną placówkę. Także w przypadku tych AOS-ów, tych specjalistów, to może rzeczywiście coś takiego się wyodrębni, ale na razie się nic nie zmienia, bo nie chcemy też pacjentów tutaj w jakichś takich, no, żeby im też nie zamieszać za dużo w tej organizacji. No to będą informowani, będą im te informacje w prawidłowy sposób i taki jasny sposób przekazywane, żeby wiedzieli, gdzie mają się udać. Jakiś czas trwało utworzenie tej spółki, założenie i spięcie tych wszystkich trzech podmiotów. Czy bazowali Państwo na doświadczeniach jakichś innych miast w tym zakresie, czy to jednak taki autorski pomysł, pierwszy w Polsce? To jest właśnie, myślę, że taka kolejna, jest pierwszy przykład wartości dodanej, którą uzyskaliśmy i to mówię w bardzo szerokim zakresie, bo również i tutaj Urząd Miasta i prawnicy rozszerzyli swoje kompetencje, umiejętności właśnie w tym aspekcie łączenia trzech dotychczasowych podmiotów w jedną spółkę, ponieważ nikt tego w Polsce nie zrobił przed tworzeniem tych baz informatycznych, które zostały utworzone. Bo całe źródło i pomysł łączenia tych podmiotów wynikał z początków tam 2011-2012 i ta ustawa właśnie została, te punkty zostały, te paragrafy zostały tam zamieszczone w tej ustawie o działalności. W aspekcie głównie chodziło o łączenie szpitali, a raczej przemianowania szpitali, tak zwane jeden na jeden, czyli jeden szpital dotychczasowy przemianowany na jedną spółkę. Natomiast nikt w ostatnich latach tego nie robił, zrobiliśmy to sami, dlatego to był też taki proces trudny i wymagał zaangażowania mnóstwa zespołów, bo począwszy od oczywiście domówienia sprawy w Krajowym Rejestrze Sądowym, w GUS-ie, w Narodowym Funduszu, wspominałem, z siłami wojewody. Musiało to być wszystko tutaj spięte i oczywiście i Urząd Miasta, to jest oczywiste. Czy lokalowo coś się zmienia, czy nadal te podmioty będą funkcjonowały w tych budynkach, które są? Wszystko funkcjonuje tak jak do tej pory. Mamy nadzieję, że w miarę zdobywania środków będą też możliwe nawet nie tylko remonty, ale być może też utworzenie jakichś dodatkowych punktów, które będziemy chcieli właśnie tworzyć nowe usługi. Mówimy o trzech miejskich przychodniach na ten moment, które weszły w skład spółki. A co z tą przychodnią, która powstaje na Malince? Kiedy ona będzie otwarta i będzie służyła mieszkańcom i czy ona rzeczywiście także będzie włączona do spółki? Może zacznę od tego wyjaśnienia. Tak, to będzie kolejna przychodnia należąca do spółki.
Myślę, że lada moment, nie ma jeszcze takiego powiedzianego terminu jednoznacznego w tej chwili, czy jeszcze w kwietniu, czy w maju. Myślę właśnie, że to będzie w maju, ale to oczywiście w odpowiednim momencie, jak już będziemy mieli pewność. No, generalnie prace są zakończone. No i ta przychodnia oczywiście w zamiarze ma tutaj też funkcjonować na podobnych zasadach, głównie dla mieszkańców tamtego regionu naszego miasta. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i za wizytę w studiu. Oczywiście trzymamy kciuki za powodzenie projektu i żeby rzeczywiście te zadania, które Państwo sobie założyli i cel udało się osiągnąć. Moim Państwa gościem był profesor Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Dziękuję bardzo.